Ja tu stoję za drzwiami, za klonowymi. To hasło tegorocznej Nocy Bibliotek zorganizowanej przez Suwalską Bibliotekę Publiczną w Suwałkach. Od 17 w sobotę pracownicy placówki przy ulicy Emilii Plater oczekiwać będą na chętnych do udziału w kilku przygotowanych wydarzeniach. Na początek wernisaż wystawy zatytułowanej Wiesław Osewski ku pamięci. Zaprezentowana ona będzie w galerii na schodach w budynku biblioteki. Przed siedzibą odwiedzający napotkają instalację nazwaną Wędrujący Książkomat. O 17.30 ze swoimi sympatykami spotka się Tadeusz Kolter, który zaprezentuje m.in. zbiór swoich zdjęć. Groszki i sznurki to strefa dla dzieci, które będą mogły również pozostać dłużej gośćmi placówki na pokazie slajdów z bajkami. Zaplanowano go w pracowni Smykałka. Po pokazie slajdów biblioteka zaprosi Milusińskich na projekcję filmu, a dorośli będą mieli okazję poznać slajdy wykonane w 2019 roku nad Bajkałem przez Piotra Malczewskiego. Dla zapominalskich i zawstydzonych bibliotekarze stworzyli również szansę na rehabilitację. W godzinach od 17.15 do 19.00 będzie można oddać bez kar woluminy przetrzymywane w domu zbyt długo. Noc Bibliotek zakończy koncert zespołu Susz zaplanowany na godzinę 20.00 w siedzibie biblioteki.